Zaczęło się od tego, że pisałam pierwsze opowiadanie na konkurs Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania w 2016 roku. I tam tematem narzuconym była Bydgoszcz. Ja nigdy nie byłam w Bydgoszczy. Mam nadzieję, że to się zmieni, ale do tej pory nie byłam. I chciałam zobaczyć, jak wygląda to miasto, więc sprawdziłam sobie na Google, a później poszukałam planu i trafiłam na plan Hermana Stubena, planisty, urbanisty, wizjonera, który zrobił niejedno miasto. Zachwycił mnie ten plan narysowany ołówkiem kopiowym. Natomiast cóż, potem zaczęłam szukać mapy Bydgoszczy i tak od słowa do słowa, od przedmiotu do przedmiotu trafiłam na jedną z najstarszych zachowanych map świata, narysowaną przez Fra Mauro i jego pomocnika Andreasa Bianco. To była bezpośrednia inspiracja. Tak powstało pierwsze opowiadanie, bo jedno tak. Z siedmiu nazywa się właśnie Mapa. Tak, to jest pierwsze. A potem co się działo? A potem wyjechałam na wakacje i pisałam mapę w Puszczy Augustowskiej. Siedziałam oparta plecami o pień sosny. Miałam prąd podciągnięty takim grubym kablem pomiędzy szyszkami. I wysłałam to opowiadanie na konkurs. Problem polega na tym, że źle sobie przemnożyłam liczbę znaków przez liczbę stron i o kilka tysięcy miałam za długi tekst. To nie było bardzo dobre. Dostałam natychmiast informację, że tekst niestety nie spełnia wymogów regulaminowych i nie może być przyjęty. Kto jak nie ja? Naprawdę rozumiem. Rozumiem i sama bym takiego tekstu absolutnie nie przyjęła do konkursu. I byłam zrozpaczona, bo temat mnie wciągnął i wydawało mi się, że warto go rozwinąć. Zadzwoniłam do przyjaciela, akurat wtedy mój mąż był na morzu i nie mogłam do niego zadzwonić, bo był poza zasięgiem, ale zadzwoniłam do przyjaciela, który czytał już opowiadanie Mapa i bardzo mnie w tym wspierał i mówił, żebym właśnie z całą pewnością je skończyła. I mówi, słuchaj, pociągnij ten temat, napisz następne opowiadanie, nie poddawaj się. To były bardzo ważne słowa. W związku z czym napisałam Bezsenność. Pomysł na Bezsenność pojawił się na koncercie Mikołaja Trzaski. Byliśmy wtedy, tak jak ci mówiłam, w Puszczy Augustowskiej i w ostatnim dniu lipca był koncert w Sejnach. Fantastyczny koncert z orkiestrą sejneńską w Białej Synagodze. Jechaliśmy tam takimi suwalskimi drogami. Koncert był zachwycający. Ten jazz brzmiał mi w uszach. I kiedy wracaliśmy bardzo, bardzo późną nocą, cały czas trzymała mnie ta muzyka i wyobraziłam sobie, że któryś z bohaterów mógłby odbyć podróż samochodem, żeby dowiedzieć się, żeby odkryć jakąś tajemnicę. Nie wiedziałam jeszcze jaką, nie wiedziałam co i jak, ale pojawił mi się bohater w samochodzie. Kilku bohaterów mam prawdziwych, wziętych z historii. Kilku pojawiło się po to, żeby opowiedzieć tę historię w całości. Ci bohaterowie z historii to? Fra Mauro, Andrea Bianco, Rembrandt. Żona i kochanki Rembrandta. Wspominam o Stanisławie Lubomirskim. On też jest postacią, która pojawiła mi się, bo była mi potrzebna i jak robiłam rozpoznanie i doczytywałam o historii XVII wieku, to nagle się okazało, że to jest postać, która jest idealna do tego, żeby ją wykorzystać dla przekazania pewnych przedmiotów w mapie. Bo to jest tak, że oczywiście masz do tego prawo,
nawet te postaci, o których mówisz, one są przesuwane dzięki twojej wyobraźni ku jakimś rejonom, którym chciałeś, żeby były przesuwane. No tak. I powstaje w ten sposób świat, w którym mówią na głos mężczyźni i który jest też wypełniony przemocą. Tak. Taką funkcję w pewnym sensie ma mapa, że ona wyzwala niejako tę część natury ludzkiej, która jest okrutna i odpowiedzialna za przemoc czy opresję. W pewnym sensie jest to też rozwinięcie słów Leonarda Cohena. Nie wierzcie, że wizja jest prawdą. Ja teraz parafrazuję, bo nie pamiętam dosłownie i trochę tłumaczę w głowie. Pamiętam, że we wczesnej młodości ogromne wrażenie na mnie zrobiła jego wersja historii o Izaaku. Pamiętasz taką jego pieśń? No, opowiedziana z punktu widzenia Izaaka. Drzwi się otwarły z wolna i ojciec stanął w drzwiach, miałem wtedy 10 lat. I w drugiej części tej pieśni, kiedy już wiadomo, że Izaak ocalał, okazuje się, że on wyszedł z traumą i przestrzega. Niech was nie kusi żaden szatan, żaden Bóg, bo wizja nie jest rzeczywistością. To, że widzicie jakąś wizję rzeczywistości, to nie znaczy, że ona się musi wypełnić, że musicie to zrobić. To jest tylko chora wyobraźnia, to jest tylko wytwór chorego umysłu. Coś takiego mnie od dłuższego czasu inspirowało, taka myśl. I niejako ta książka jest odpowiedzią na to. Dużą ulgę poczułam, kiedy pozwoliłam sobie na to, żeby dopisać do mapy kolejne części. To była ulga. To było tak, jakby wstrzymywany bieg rzeki nagle został otworzony. To było fantastyczne doznanie. I tak jak widać, pozwoliłam sobie na dużą dozę dowolności. Postanowiłam, że ta książka nie pretenduje do miana książki historycznej. Absolutnie, tutaj historia jest przekoszona, jest zawsze troszeczkę obok prawdziwej historii. I to też było bardzo uwalniające dla mnie. Więc samo podążanie za moimi bohaterami, potem praca z językiem, ze stylem, nawet praca redakcyjna była dla mnie fantastyczna. To było bardzo przyjemne, tak. Tak, ja te teksty oczywiście kilka razy redagowałam. To nie jest absolutnie pierwsza wersja. Ja nawet pierwszej wersji w życiu bym nie wysłała Krystynie Bratkowskiej. To już było mocno opracowane. Między innymi też dlatego, że przecież pisałam po kolei, a całość spina się w jedną fabułę. W związku z czym dopracowywałam wcześniej napisane opowiadania w kontekście tych późniejszych. To była fantastyczna praca, to było bardzo przyjemne. Usunęłam na przykład bardzo wiele z warstwy faktograficznej. Zostało tylko wrażenie, tak, cień cienia tak naprawdę. Lubię też wyzwania stylistyczne, to o tym wiesz, bo mówiłam o tym na spotkaniu i widziałam, że ten wątek
był interesujący i kilka osób mnie później jeszcze o to pytało. Jak się na przykład pracuje z takim tekstem, w którym muszę ukryć płeć jednego z narratorów? A bardzo przyjemne, naprawdę. Towarzyszyła mi też muzyka, to o tym też wspominałam, więc jak teraz czytam fragmenty tych opowiadań, czy jak wcześniej czytałam te fragmenty, bo pracowałam z Krystyną Bratkowską już pod jej kierunkiem i to była praca redakcyjna, to słyszę tego Chopina tu i ówdzie, przypominam sobie, no to jest fantastyczne. Sylwek jest oczywiście najbardziej dostępny, w związku z czym jako pierwszy czytał wszystkie opowiadania, ale to nie tylko tak, że on jest zanurzony w świecie żeglarstwa. Tak, z takiej jestem rodziny. Sama też żegluję, tyle tylko, że ja lubię tylko siedzieć za sterem, w związku z czym bardzo często zostaję na lądzie, bo jak są też dzieci, tak, to im ustępujemy miejsca zawsze. A ja nie bardzo lubię trzymać szoty, więc wolę w tym czasie siedzieć na lądzie. Natomiast rzeczywiście, jak są dobre warunki, to czasem żeglujemy z Sylwkiem. Sylwek pływa po morzu. I w wielu sprawach był moim konsultantem. Pytanie o to, kim jest pisarz i jaka jest jego rola. Wiesz co, trzeba byłoby, myślę, zastanowić się po pierwsze, czy jest jakaś szczególna rola pisarza. Tak? Czy to jest tak, że wydając pierwszą książkę, podpisując kontrakt z wydawnictwem, zawieram jakiś pakt na pewną szczególną rolę, którą mam do wypełnienia? Nie wiem. Nie wiem, czy rzeczywiście bycie pisarzem, bycie pisarką różni się zasadniczo od bycia kimś innym, nauczycielem, sędzią, dziennikarzem, historykiem, nie wiem. Myślę, że każdy człowiek może wypełnić podobną rolę, jeśli się czuje do tego uprawomocniony. Natomiast kiedy myślę o tym, kim jest pisarz lub kim jest pisarka, a mam wielu znajomych i bardziej mówię teraz jako czytelniczka i znajoma osób, które piszą, niż pisarka. Moje doświadczenie jest bardzo znikome. Napisałam i wydałam pierwszą książkę, to mój debiut. Więc to, co powiem, jest bardziej z punktu widzenia okiem zewnętrznym. Wydaje mi się, że jest kilka obszarów, w których moglibyśmy mówić o pisarzu, o byciu pisarzem. W tym najbardziej intymnym, najbardziej prywatnym można być pisarzem i nie napisać żadnej książki. Ja znam takich ludzi, którzy mają taką w sobie wrażliwość i taki sposób rozumienia rzeczywistości, że nadają jej nie tylko rys fabularny, ale pewne znaczenie metaforyczne rzeczywistości, w której żyjemy. Życie można zinterpretować tylko wstecz, ale żyć trzeba do przodu. I kiedy opowiadamy jakieś nasze przygody z ostatniego weekendu albo z wyprawy żeglarskiej, to znam świetnych opowiadaczy, ale nie nazwałabym ich pisarzami, bo oni opowiadają choćby najbardziej barwnie, choćby najbardziej dowcipnie. Opowiadają tylko wydarzenia, które miały miejsce, ale są tacy ludzie, którzy patrzą na rzeczywistość wstecz
i widzą w niej metaforę, pod którą możemy się podłączyć. I w tej metaforze, w tym czymś, co organizuje narrację zewnętrznie niejako, możemy się odnaleźć ze swoimi jednostkowymi emocjami, wyobrażeniami, lękami, albo nawet doświadczeniami. To zależy na jaki fragment rzeczywistości akurat ta osoba przez siebie przetworzyła. I z takimi ludźmi czasem zdarza mi się rozmawiać. I to jest fantastyczna rzecz. To są też ludzie, którzy w ten sposób czytają książki. Nie jeden raz rozmawiam z człowiekiem, który jest czytelnikiem i czyta powieść lub opowiadania w taki sposób, że ja w nim widzę pisarza. Oczywiście możemy też mówić o społecznej roli, jaką może pełnić pisarz lub pisarka. Wydaje mi się jednak, że ona jest bliższa temu, co powiedzielibyśmy o funkcji literatury. Bo w sensie społecznym rola pisarza jest trochę zależna od tego, w jaki sposób jego książka, jego słowa zostaną przyjęte, odczytane, zrozumiane, przedyskutowane. Nie? Więc tutaj rola pisarza się kończy. Napisał książkę, postawił kropkę i oddał nam swoje słowa lub oddała. I teraz nasza rola, nasza robota. Teraz to my musimy to przeczytać, przedyskutować, przyswoić i coś z tym zrobić. I jest jeszcze jedna rzecz, która jest trudna, myślę. To jest funkcja lub rola pisarza w sferze publicznej, w pewnym wyobrażeniu publicznym na temat pisarza. Ocieramy się w tym momencie o stereotyp, pozytywny lub negatywny. To zależy jak sobie, znaczy nie wiem, czy stereotypy mogą być pozytywne, ale o pewnego rodzaju kliszę, jaką przypisujemy pisarzom. No i tutaj oczywiście pojawia się to, co staje się już bon motem takim, tak? Że więcej osób chce być pisarzem niż czytać. Każdy chciałby być pisarzem. I teraz moje pytanie jest, dlaczego, po co? Czy bycie pisarzem jest czymś, co nas, co człowieka definiuje? Czy chcą być pisarzami lub pisarkami takie osoby, które potrzebują dodatkowej definicji siebie? Czy są to osoby, które chciałyby czy mają coś ważnego do powiedzenia i chcą to powiedzieć? Czy uwiedzione kliszą marzą o pewnego rodzaju popularności, która towarzyszy, ale przecież nie tylko pisarzom i pisarkom? Nie myślę o sobie jak o pisarce. Bardziej czuję się po prostu Basią Sadurską. A samo pisanie jest rzeczą niezwykle osobistą i zupełnie niespołeczną i niepubliczną. W pewnym sensie odklejam się niejako od tego, co napisałam, bo przecież ja to ja i dobre przyjęcie mapy jest dobrym przyjęciem mapy. To raczej zasługa czytelników, którzy włożyli wysiłek w przeczytanie, wysiłek emocjonalny i intelektualny, tak? W odczytanie bardzo trudnego tekstu i zrozumienie go. Więc to, co się dzieje wokół mapy, dzieje się wokół mapy. Ja siebie tutaj nie widzę. Nie mogę mapie już w żaden sposób
pomóc. Cokolwiek o niej powiem, będzie ograniczające i zawężające jej znaczenie. Cokolwiek ty o niej powiesz, będzie ją wzbogacające. Bo to ty jesteś czytelnikiem, to ty ją przeczytałeś, ona jest teraz w twoich rękach.